Witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony ja, Ali, a to kolejny odcinek z Margonem. I w tym odcinku przedstawię wam loterię wielkanocną. Także tutaj zacznijmy od tego, że losy można kupić u Sharogona w Esterii. No i losy prezentują się dokładnie tak, no i tutaj moim zdaniem najlepszy jest ta buteleczka z wyczerpaniem. Tutaj też całkiem niezłe losy, na przykład wyzwanie. Czy jakieś zmiany stroju, to już gorzej. Kolejny los za 450 złotych kusek właśnie z takimi fajnymi kuferkami mamy do czynienia w tej loterii. No i tutaj bardzo fajne błogosławieństwo z szansą na łup razy 3, co na privie byłoby naprawdę kozak. No i tutaj los za 900 złotych kusek, odwiązanie właśnie, parę kamyczków, no i doskonała mikstura wyczerpania, dodawania wyczerpania, także moim zdaniem to jest najlepsze. No i jeszcze te kuferki, które mam tutaj, kuferek 1, właśnie można trafić sobie taki wyczerpanie w dwójeczce, też całkiem niezły lot. No i w trójeczce na przykład taki talizman można również wylosować, w czwóreczce również, w dwójce i w jedynce też. No i tutaj są też takie gigantyczne pozłacane jaja, które dają nam trzecie i czwarte około 20 milionów, no i wcześniejsze o wiele, wiele mniej. No, także tak, przechodzimy sobie do loterii. Mam 2295 smoczych kusek, no ja już postanowiłem, że kupię to tak, no jeszcze trochę mi zostanie na przykład na wyczerpanie, na expa którychś z postaci. No i dobra, to lecimy z losem. Zajęcia Fortuna 1. No i co? O, kuferek. Pierwszy kuferek, spoko. Zajęcia Fortuna numer 2. No i kuferek i jajo w jajo. O, teleport do Midhar, super. Los trzeci, teleport, kupon na teleport. Nawet. Tutaj dostaliśmy, o, wywołanie depozytu, no średnio. Wow, los legendarny, no i to mi się podoba. No i tutaj wiosenny lal, już przebrane jakieś, no średnie przebranie. No i dobra, lecimy z legendarnym. Jest pierwszy kuferek i waluta eventowa, także spoko. Jest i wyzwanie, proszę, próba siły, spoko. Razy dwa, no super. No i ostatnie, to samo, kuferek i dwa wyzwania. No dobra, to tyle jeśli chodzi o kupony. No i teraz lecimy z kuferkami. Pierwszy kuferek. No i lecimy. Łasiasta pisanka. Zmienia to wygląd na 4 godziny. No, no średnio. Tu, kurde, już myślałem, że dodawanie wyczerpania, a tu jednak odejmowanie wyczerpania. Kolejne. Gigantyczne pozłacane jajo. Spoko. Kolejne jajo. No nieźle. No i podwójne widzenie. Super. O 20% więcej expa. To mi się na pewno przyda. Tutaj te wyzwania sobie wykorzystamy. Muszę coś na paladynie wykorzystać. I teraz jaki by tu teleport mówić? No nie wiem jaki by tu mówić ten teleport. Może na Macho? Albo o, na przykład teleport do Idhan kamyczek i parę teleportów do Midhar. Tutaj kamyczki wszystkie po 8 są, także no nie ma co. Wszystkie są po 8, a my mamy niestety tylko 5. No i tutaj są po 1. No, możliwe, że tak kupię. Chociaż nie, ja wybieram jednak teleport na Machopteki. Na Macho, tak. Moim zdaniem jest to najlepszy teleport. Jest najlepszy, no i ten też wybieram. Tak, no, nie ma co się zastanawiać. Jeszcze sobie zobaczę. No, ten moim zdaniem jest najlepszy. No i tak się prezentują nasze nagrody. Jak widzicie, w loterii da się ładnie zarobić. Jeśli chodzi o dodawanie wyczerpania, czego mi tutaj zabrakło naprawdę, zamiast tego błogosławieństwa, żebym wolał wyczerpania, no jest taki beznadziejny strój. No cóż, no tu komarem pozdrawiam bardzo serdecznie. No i tu są wyzwania, tak, zrobimy sobie w przyszłym odcinku na 215, myślę, że dwa wyzwania. No i resztę zostawię sobie na mojego paladyna. Resztę sobie zostawię na mojego paladyna, jeszcze tylko zmienię strój, bo ta kaczka mi jakoś nie przypasowała. No i co? Ja wam bardzo, bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się. No i zapraszam was do moich
kolejnych produkcji, jak i na mój kanał, gdzie możecie zasubskrybować, walnąć dzwona, dać komentarz pod tym, jak i pod innym filmem, no i oczywiście lajka. Także co, trzymajcie się, na razie, cześć.